kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Grzegorz Cudotwórca. Dwóch braci, otrzymawszy spadek po ojcu, nie mogli przy podziale dojść do porozumienia. Chodziło o podział jeziora. Wezwali świętego Grzegorza, by ich pogodził, bo słyszeli o jego sprawiedliwości i mądrości. Świętemu Grzegorzowi jednak nie udało się ich pojednać. Kłócili się, a nawet porywali do bicia, mając do pomocy każdy swoją czeladź. Nie mogąc ich uspokoić, święty Grzegorz wymógł na nich obietnicę, że poczekają do następnego dnia na jego załatwienie sprawy i czas ten przepędzą bez kłótni i pogróżek. Odeszli, rozeszli się po swoich domach, a święty całą noc przesiedział przy jeziorze, modląc się. Nad ranem przeżegnał wodę parę razy, wymawiając: w imię Pańskie, spłyńcie wody, niech ziemia ukaże się na powierzchni. Zafalowało jezioro gwałtownie, jakby się broniło przeciw nakazowi, i raptownie wody zaczęły wsiąkać w ziemię. Nim słońce wzeszło na niebie, z jeziora nie zostało ani śladu. Zdumieli się bracia, gdy przyszli na miejsce sporne. Przejęci cudem podali sobie ręce na znak zgody. Miejsce, gdzie było jezioro, rozdzielono na dwie równe części, a po środku postawili obaj bracia wspólnie duży kamień, na którym kazali wyryć opis cudu.